znajdujecie się w hucie. Najgorętszym miejscu w całym kompleksie. Okej, ludzie, tak jak widzimy, jesteśmy w innym miejscu. Tak jak słyszeliśmy, znajdujemy się w hucie, najgorętszym miejscu w całym kompleksie, tak jest. Kontrola lotów uprzedza, że Leptys za chwilę wyląduje na szczycie wieży. Okej, tutaj mamy TGS po lewej stronie. Musimy pójść naprzód. Ale powiem wam, że jestem ciekaw. Niezwykle drażliwy charakter Boga, uprzejmie prosimy o powstrzymanie się w jego obecności od picia. Ale powiem wam jedno, jak również mierzenia temperatury, że jestem ciekaw naprawdę, ile tutaj może, jaka tutaj jest w ogóle temperatura. W końcu to, skoro na zewnątrz minus 98, nie. Wewnątrz, tak jak mówiłem na początku, strzeliśmy zresztą, wewnątrz tutaj w tej naszej kwaterze jest 98,6 i nadal rośnie. To jestem ciekaw, ile w hucie jest tutaj, w tym miejscu. Skoro to jest najgorętszy kompleks, znaczy najgorętsze miejsce w tym kompleksie. Okej, mamy naszego rzucaka. Cholera, czemu tu? Dobrze, ruszajmy dalej. Oczywiście radziłbym wam, jak jesteście w tym miejscu, to radziłbym wam iść prosto cały czas. W końcu mamy tutaj diamenty. To troszeczkę combo będziemy mieli z tą też mocą, jeżeli zdążycie. Ale też my musimy się udać tutaj na górę po tej drabince. Tak jest. Teraz właściwie skaczemy po takich podestach, po czym one się otwierają. Mamy naszych strzelców, oczywiście trzy nasze rodzaje. Jeden normalny strzelec, drugi strzelec. Ja już tak właściwie różnie, tak że ten szybkostrzelny. Ten co strzela tymi błyskawicami jakimiś piorunami, co szybciej strzały lecą do nas. I ten taki co strzela na boki. O, ten właśnie o nim mówię teraz. Dobrze, i teraz oczywiście musimy strzelić w tą oto dźwignię. Po czym ona uruchamia nam te oto podesty, które pozwolą nam się dostać na wyższy poziom. Znaczy na wyższy poziom, na wyższe piętro, wyżej po prostu. Okej, ludzie, więc chodźmy. Oj, za blisko podszedłem. O, znowu. Bym pewien, że zdążę. No ja! Okej. Tak więc wchodzimy na górę. Tutaj mamy nasze diamenty, tak więc bierzmy je. Jeden czerwony diament. A po lewej stronie co? Zaraz sprawdzimy. O, to chyba klatka? Słyszę, bo coś... Tak, to jest klatka. Lecę, trzeba oddać skarpetki do wypożyczalni. Nie no, świetny tekst, naprawdę. Usprawiedliwienie. Okej, wchodzimy na wyższy poziom, tutaj. Ale zanim tam wejdziemy, znaczy na lewo musimy wejść, bo tam na górę nie, zanim wejdziemy na lewo tam, to pokażę wam ukryte pewne miejsce. Tak więc ludzie, to was zaskoczy, więc przygotujcie się. Tak jest, to są robopiraci z Raymana 2, zgadza się. I
Ale czemu one się nie ruszają, na pewno się zastanawiacie. Otóż właściwie ja słyszałem w jednym z let's playów z Raymanem 3, jak autor mówił, że Mroklumy wykradły od robopiratów właśnie te technologie ich. Właściwie ich wnętrzności zostały wyjęte z nich, ten procesory i tak dalej. I oto brzydko-brodowny, ich przywódca, ten mały kniepek. Tak samo słyszałem, jak jeden użytkownik posunął teorię, że skąd się wziął André. I powiedział, że André mógł się wziąć z tego... Pamiętacie może, jak oglądaliście jeden let's play z Raymanem 2 lub graliście w niego, jak brzydko-brodowy połknął, właściwie zjadł jednego żółtego lumka, to... Właśnie z tego żółtego lumka mógł powstać André, po czym on się uwolnił i trafił do rozdroża marzeń, do Raymana. I tam się wszystko zaczęło, że zmieniał te lumki czerwone w Mroklumy i tak dalej. Jak ja to zrobiłem? Okej. Okay. Mamy czerwone te gesy. Oczywiście ludzie, naciskam ten przycisk V, nie żeby się tylko bawić tym Raymanem, żeby on pokazywał język, żeby ciągle straszył, tylko po prostu, żeby też tym samym sposobem no, zobaczyć, ile mam życia właściwie. Więc wiecie, jakby co to mówiły to, dlaczego to robię. Okej, w tej oto chwili skoczyłem po takich podestach, które one są, znaczy po takich koszykach dużych, które one są zapełnione tymi eliksirami, co rzucają nasi rzucacy, mrokumy, ci czerwoni. O, tam pijemy to zapomniałem, ale już sobie daruję na dole, co są. Powiem wam, że te koszyki są chyba wypełnione tymi eliksirami, co nasi rzucacy rzucają raczej. Okej, okay, ale klatkę rozwaliliśmy jedną i teraz udajemy się tutaj, gdzie czeka nas kolejny etap poziomu. Tak więc ruszaj. A co to, czemu się brama zamknęła? Jesteśmy tu więzieni. Tak jest. Tak jak widzicie, mamy naszego twardziela, którego broni czarnoksiężnik ten oto. Ja właściwie ten mi się nie udało. Taki odrost przyzwyczajenia, zacząłem z niego strzelać. W niego strzelać, ale... Chciałem was zaskoczyć trochę czymś, co my właściwie mamy tutaj robić. Bo w końcu żadnego dopalacza, żadnej czerwonej puszki nie było, to wiecie. No otwieraj się. Sezamie, no. Już chciałem powiedzieć jedno magiczne zaklęcie co Globox w najdłuższym skrócie. Okej, okay, tak więc ja się z wami żegnam, Ostry 1, 2, 3, widzimy się w następnym odcinku. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie.